Niedzielną porą w muszli koncertowej Parku Salonkowego odbył się koncert Chanson d'Amour, który zgromadził komplet publiczności. Miłość w rytmie walca, w namiętnym tangu, w objęciach suity jazzowej, z serenadą i zapachem orientu w tle królowała w Parku Solankowym, a wszystko za sprawą koncertu Chanson d'Amour, na który zaprosiło Kujawskie Centrum Kultury. Sierpniowa odsłona Inowrocławskiego Lata Muzycznego była nie tylko spotkaniem z mistrzami epok i współczesnymi tuzami muzyki, lecz również z talentem Inowrocławskiej Orkiestry Zdrojowej Moderato pod dyrekcją Orlina Bebenowa i obdarzonego tenorem Marcina Naruszewicza. O rys historyczny muzycznych historii miłosnych zadbał prowadzący koncert Adam Gajewski. W ramach Inowrocławskiego Lata Muzycznego na melomanów czekają jeszcze 4 koncerty ukazujące bogactwo muzyki. No, gości i korcusze mogą liczyć na program nieco zróżnicowany po tym pierwszym koncercie. Następny koncert to jest 14 sierpnia, to jest koncert muzyki operetkowej i nie tylko. 15 sierpnia zapraszamy na koncert Nasza Pieśń Polska. Będzie śpiewał chór Mieszany Halka z Inowrocławia, będzie grała orkiestra Denta Solino i orkiestra zdrojowa i wtedy zapraszam przede wszystkim, żeby wszyscy przyszli, będą śpiewniki rozdawane, będziemy mogli wspólnie zaśpiewać pieśni. Jak wiemy dobrze, 15 sierpnia to jest święto Wojska Polskiego i Najświętszej Maryi Panny, byśmy mogli wszyscy sobie przypomnieć i razem muzykować. 21 sierpnia zapraszam na bardzo ciekawy koncert. Seriale. Będzie muzyka filmowa, muzyka serialowa, którą wszyscy znamy. Wszyscy chętnie usłuchamy, ale inaczej wykonanie zupełnie będzie zaprezentowane na żywo w nowej fanarzece, w nowych opracowaniach. A na sam koniec lato w Solankach zakończymy z koncertem pieśni neapolitańskiej. Zaśpiewałem 2 młodych, świetnych tenorów, Paweł Krasulak i Sławomir Naborczyk, który jest inowrocławianinem i będą mogli pokazać swój kunszt artystyczny dla mieszkańców i korcusi Inowrocławia. Już po raz 14 prezydent Inowrocławia przyzna stypendia młodym inowrocławianom, którzy rozpoczynają studia dzienne. Od 2003 roku z tej formy wsparcia skorzystało już 40 studentów. W tym roku ratusz chce ufundować 4 stypendia w wysokości 450 zł wypłacane przez 12 miesięcy. Trzeba jednak spełnić pewne warunki. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się mieszkańcy Inowrocławia, którzy mają mniej niż 25 lat, a średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kandydaci na stypendystów powinni być absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, którzy zostali wpisani na listę studentów studiów stacjonarnych szkoły wyższej w Polsce i wyróżniają się bardzo dobrymi wynikami w nauce. Wnioski o stypendium można pobrać w biurze obsługi interesantów ratusza lub z miejskiej strony. Termin ich złożenia mija 5 września. Około 1 miliona złotych kosztowały inwestycje i remonty w budynkach komunalnych w pierwszym półroczu tego roku. O tym, który budynek został zakwalifikowany do remontu, decydowały okresowe przeglądy techniczne, ekspertyzy oraz wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta. W tym roku niektóre remonty już zakończono. W tym roku zostały zakończone remonty w 2 budynkach, to jest Poznańska 365 i Skłodowska 1214, a w 5 budynkach Toruńska 11, Solankowa 52, Poprzeczna 21 i 23 oraz Kilińskiego 6 zostały zakończone prace remontowe pierwszego etapu. Kontynuacja remontów w tych budynkach nastąpi w 2017 roku. Obecnie w trakcie remontu jest budynek przy ulicy Narutowicza 6. Można też śmiało powiedzieć, że dzięki miejskim inwestycjom w centrum Inowrocławia będzie mniej dymu. Szczególne podkreślenie zasługują inwestycje dotyczące zmiany sposobu ogrzewania budynków, to jest ogrzewania piecowego na centralne ogrzewanie z sieci miejskiej. Inwestycje zostały dokonane w takich budynkach jak Szeroka 4, Kasprowicza 8, Kasztelańska 21 oraz Kasztelańska 12 i 14. W swojej kolekcji ma już 97 medali i ciągle walczy o kolejne. Mowa o Zygmuncie Lewandowskim, inowrocławskim pływaku, który każdego dnia udowadnia, że w zdrowym ciele zdrowy duch.
Pan Zygmunt pływa dwa razy dziennie, rano i przed południem, pokonując średnio na basenie 3 km. Rocznie nasz 80-letni mistrz przepływa około 1200 km. Teraz inowrocławski pływak przygotowuje się do Mistrzostw Europy, które odbędą się za miesiąc w Chorwacji. Przygoda pana Zygmunta z pływaniem trwa już od czasów II wojny światowej. Moja przygoda z pływaniem to zaczęła się w czasie okupacji. Podczas II wojny światowej, gdzieś 43-44 rok, kiedy chodziliśmy pływać się z dzieciakami, chodziliśmy pływać na tak zwane zarwane i na dno też do Montew. Tam się zaczęła moja przygoda z pływaniem, tam pokochałem wodę i do dnia dzisiejszego jestem wierny jednej wodzie. No właśnie, pan Zygmunt jest 90-krotnym mistrzem Polski i wielokrotnym rekordzistą kraju. Nasz pływak ma też międzynarodowe sukcesy. No, najważniejsze to są dwa medale z Mistrzostw Europy w pływaniu w Kadyksie w Hiszpanii w 2009 roku i w Eindhoven w 2013 roku. Na 3 km na wodach otwartych brązowe medale zdobyłem i jestem jedyny Polak, który na wodach otwartych zdobył na mistrzostwach Polski lub świata medal. Przede mną nikt tego nie zrobił i po mnie nikt. Począwszy od młodzików, juniorów i seniorów, nie ma w Polsce nikogo z medalami w tych konkurencjach. No to na koniec życzymy panu Zygmuntowi zdrowia i kolejnych sukcesów. W inowrocławskim oddziale Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego egzaminy praktyczne na prawo jazdy zdawać można już na nowych pojazdach. Zgodnie z planem od 12 sierpnia egzaminy praktyczne odbywają się już tylko na Toyotach Yaris. Wcześniej obowiązywał tak zwany okres przejściowy i przyszli kierowcy zdawali na Nissanach Micra i Toyotach. Tak, okres przejściowy trwał od połowy lipca do dnia dzisiejszego. W okresie tym osoby egzaminowane miały prawo wyboru pomiędzy Nissanem Micra a Toyotą Yaris. I w tym też okresie egzaminy odbywały się na tych dwóch samochodach w zależności od wyboru osoby egzaminowanej. Od dnia 16 sierpnia, czyli od najbliższego wtorku, tego wyboru już nie będzie. Do dyspozycji już będą tylko Toyoty Yaris. Jak się okazuje, Inowrocław nie jest łatwym miastem dla kursantów i zdających. Każdego dnia do egzaminu przystępuje około 40 osób. Zdaje tylko co trzeci. Te błędy oczywiście różne na tych egzaminach się zdarzają, natomiast tak wśród najczęstszych to można nieustąpienia pierwszeństwa, niedostosowanie się do znaku stop, czy też przejazd na szczałce warunkowej bez zatrzymywania się też przed sygnalizacją. W hali widowiskowo-sportowej odbył się turniej piłki nożnej drużyn amatorskich. Była to kolejna propozycja aktywnego wypoczynku, jaką w czasie wakacji zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tym razem na dużej sali hali widowiskowo-sportowej zameldowało się 7 drużyn. Zespoły zagrały systemem każdy z każdym. W sumie rozegrano aż 21 meczów. Po 4 godzinach gry wyłoniono zwycięzcę. Pierwsze miejsce zdobyła ekipa Blue Side, a na drugiej pozycji uplasowali się piłkarze z Masters Team, którzy regularnie od kilku lat biorą udział w podobnych imprezach. Zdaniem młodych piłkarzy tego typu imprezy organizowane przez OSIR to świetna recepta na spędzenie wolnego czasu. Po prostu wiemy, że w każde lato można zagrać zarówno i na trawie, jak i na hali, no i chcieliśmy wziąć udział, trenowaliśmy. I zarezerwowaliśmy kilkukrotnie tak naprawdę halę i teraz przyszliśmy na turniej, no i mamy nadzieję, że wygramy. Udało się wcześniej zdobyć, rok temu zajęliśmy drugie miejsce na hali i także na trawie, w tym roku trzecie miejsce na trawie, no i teraz w końcu liczymy na to, że wygramy ten turniej, no bo takie są nasze oczekiwania. Kiedyś jak chodziłem jeszcze z kolegami w młodszym wieku, no to zazwyczaj dostawaliśmy lanie, teraz już trochę dorośliśmy i już przyszedł na to czas. To już wszystkie informacje w magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.
14 sierpnia o godzinie 16 w muszli koncertowej Parku Solankowego odbędzie się koncert zatytułowany Gdzie te słomiane kapelusze? W wykonaniu sopranistki Aleksandry Pliszki, tenora Wiesława Raczkowskiego i Nowrocławskiej Orkiestry Zdrojowej Moderato. 15 sierpnia o godzinie 16 w muszli koncertowej Parku Solankowego odbędzie się koncert o charakterze patriotycznym zatytułowany Nasza Polska Pieśń. Wystąpią chór Halka, Orkiestra Górnicza i Nowrocławska Orkiestra Zdrojowa Moderato. Solankowy koszmar powraca. 27 sierpnia po raz drugi na terenie Parku Solankowego odbędzie się ekstremalny bieg z przeszkodami na dystansie 5 i 10 km. Regulamin i zapisy na stronie solankowykoszmar.pl.